Siema. Lecimy dalej ze speedrunem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Póki co mamy potężny ranking 327. Gramy z człowiekiem z Argentyny. Spróbuję zagrać E4 i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Zobaczymy, ile partii uda się rozegrać. No i cóż. Gramy 4, oczywiście to albo te 4 to jest najlepszy ruch, jeżeli chodzi o pierwszy ruch, szczególnie na niższym poziomie. No i tutaj spróbuję zagrać może coś innego typu skoczek C3, czyli partia wiedeńska. Nieważne to, co gracie. Można grać różne rzeczy. Ważne jest jedynie to, żebyście wyprowadzali figury. Tutaj nie musicie znać jakichś wariantów typu, że trzeba grać w miarę szybko F4 czy coś. Według mnie, tak jak też zresztą mówiłem na filmie o debiutach, ważne jest to, żebyście po prostu grali sensowne ruchy, a czy to jest debiut X, czy to jest debiut Y, nie ma znaczenia. Tutaj zagramy w 4. Szczerze mówiąc, wiem, że tak się gra. Nie wiem, na ile to jest takie giga poprawne, ale wiem, że tak się gra. Szczerze mówiąc, nie powtarzałem sobie specjalnie gambitu wiedeńskiego po to, żeby nagrać ten filmik, więc spoko, ale mówię. Chodzi o to, że wywieramy presję na centrum, no i teraz po biciu jesteśmy w stanie zagrać E5. I teraz ten skoczek nie bardzo ma się gdzie znaleźć, tu nie może, tu nie może, tu nie może, tu nie może, więc musi wracać na G8 i my wtedy zagramy sobie D4. Także ogólnie gambit wiedeński jest spoko, bardzo możliwe, że nagram kiedyś o nim filmik, bo takie sytuacje jak ta zdarzają się nagminnie. Przeciwnik, i tutaj musicie o tym pamiętać, drodzy widzowie, przeciwnik nie chciał za wszelką cenę wracać, co jest złe. Czasami trzeba przyznać się do błędu, wrócić figurą i nie mieć jej straconej. Nie mieć jej straconej, tak. No i spoko. Ale to jeszcze nie jest koniec partii, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że oponent się nie podda, bo najczęściej wygląda to w ten sposób, że jedna figura, przynajmniej na takim niższym poziomie, nie sprawia, że partia jest od razu przegrana. Więc następne rzeczy, jakie będę chciał robić, to zagrać D4. Ups. D4, skoczek F3, goniec tu, goniec tu. Ach, te strzałki. Goniec tu. Goniec tu. I dokończyć rozwój. I o tym też pamiętajcie, drodzy widzowie. Bo bardzo często osoby o tym nie pamiętają. Osoby, jak mają figurę więcej, to sobie myślą, napierdzielać muszę. A tak to nie działa. Nadal musicie używać wszystkich swoich figur do tego, żeby wygrywać. Tutaj mi przyszło powiadomienie, że oponent się poddał i za 10 sekund, znaczy, że oponent się rozłączył i partia zostanie poddana za 7 sekund. Także easy. Okej. Koniec. Więc lecimy dalej. Tym razem gramy z kolegą ze Stanów Zjednoczonych. Gramy czarnymi i on gra E3. Dlatego nie powinniście myśleć o tym, że o kurczę, ja nie znam debiutów, będę przegrywać partię. No bo widzicie, że osoby grają losowe rzeczy. Jak dam E5, ja wyprowadzam sobie figurę. Oponent teraz na pewno zagra goniec C4. I możecie zatrzymać filmik i zastanowić się, jaki tutaj jest najlepszy ruch. Bo skoczek F6 przegrywa. Ale D5 jest bardzo silne. Kontrolujemy całe centrum, zdobywamy tempo na tym ruchu. Zaraz wyprowadzimy jeszcze tutaj skoczka i okaże się, że pomimo tego, że gram czarnymi, to przeciwnik nie ma wyprowadzonej żadnej figury praktycznie, lekkiej, poza tym gońcem, a ja już mam opanowane centrum i wyprowadzone dwa skoczki. Więc to są takie rzeczy, o których warto pamiętać i cały ten jego plan z zamatowaniem był po prostu błędny, bo ja się mogę z tym łatwo, przed tym bardzo łatwo obronić i musicie o tym pamiętać. Każdy z nas lubi sobie od czasu do czasu pójść na skróty, ale akurat w szachach to nie oddaje. Okej, więc znowu patrzę, czy on mi coś atakuje. Nie atakuje, więc wyprowadzę sobie kolejną figurę, a w międzyczasie widzę, że ucięło trochę górę. Więc teraz powinno być okej. No i już mam trzy figury wyprowadzone. Teraz na przykład taki ruch, pomimo tego, że kusi, jest słaby, ponieważ atakujemy skoczkiem hetmana, ale przestajemy bronić to. Więc dużo lepiej, jak ja wyprowadzę sobie kolejną figurę i pół żartem, pół serio, szachy na najniższym poziomie są dość proste. Jedyne, o czym musicie pamiętać, to o tym, żeby wyprowadzać figury.
Okej, przeciwnik mi tutaj atakuje, więc ja mogę wykorzystać fakt, że mój goniec strzela w jego hetmana już powoli i ten jego hetman będzie zaraz zaplątany. Bardzo możliwe, że przeciwnik nie zauważy i zbije mi tutaj. Widzicie? Ja znam jak grają oponenci na poziomie 400. Więc tutaj chłop wymienia, ja wymieniam i zostaje z hetmanem więcej. I oczywiście bardzo łatwo jest pomyśleć sobie, po co grywasz tę partię, skoro i tak wygrasz, ale wielu z moich widzów jest na poziomie 300, 400, 500, 600, 700, 800 i to dla nich jest ten filmik, a nawet jak macie ranking 1000, to możecie sobie porównać, w jaki sposób wy byście grali tę konkretną pozycję od tego, w jaki sposób gra centymetr. Okej, okay. Tutaj mógłbym w zasadzie zbić i chyba to zrobię. Zbiję, on to musi odbić i wtedy, przez to, że on to odbił, zawsze jak następują jakieś bicia, powinniście sobie pomyśleć, jakie pole się zwolniło. Zwolniło się pole na F3, więc mogę tutaj wejść skoczkiem i sprawiać mu problemy. Mógłbym też wejść hetmanem, oczywiście, tylko że wtedy wieża F1, mój hetman gdzieś tutaj mógłby się zaplątać. Nie ma do końca sensu czegoś takiego robić. Zauważcie, że wszystkie moje figury są już wyprowadzone. Co prawda mam je, znaczy jedyną figurą, która nie jest wyprowadzona jest ten pionek. Ta wieża znaczy się. Natomiast on zagrał D4, mogę to zbić w przelocie. Tyle. Przeciwnik może być dość zaskoczony. Mam nadzieję, że w internecie nie wrzuci jakiegoś screena, że Jasko95 Twitch skamuje widzów i robi nielegalne posunięcia, ale bicie w przelocie jest jak najbardziej legalnym posunięciem. Okej. Okay. Mogę to zbić z szachem. I teraz kwestia tego, czy jest jakiś mat. Prawdopodobnie nie ma, a nawet jeśli jest, nie chodzi o to, żeby wykonywać najlepsze ruchy, tylko takie, które w najprostszy sposób sprawiają, że wygramy partię. Więc tutaj totalnie bez namysłu mogę dać szacha wieżą. Ten skoczek atakuje tutaj. Jak król podejdzie, to ja zagram tu i na hetman F2 nie będzie mieć praktycznie obrony przed matem. Także kolejna partia, która jest wygrana. I jak widzicie, ja nie robię tutaj jakichś fikołków, dzięki którym wygrywam partię, tylko wykonuję jak najbardziej sensowne ruchy, które kończą się tym, że przeciwnicy nie wyprowadzają figur. Także jeżeli ktoś z was ma ranking 500, albo 400, albo 300, to nie jest tak, że ja zadzwoniłem do tych moich oponentów i powiedziałem mi, no siema, bo tutaj będę nagrywać speedruna, we mi zagra jakieś głupoty, tylko takie głupoty są realnie grywane. I jeżeli wy stoicie na tym rankingu, to prawdopodobnie też w taki nie najmądrzejszy sposób gracie. No i tutaj jest mat w jednym ruchu, moja wieża odcina, no i jest spoko. Póki co szybko ten ranking rośnie, także myślę, że na film będą 3-4 giereczki. Tarek Benzina 26. Okej, okay. Co by tutaj zagrać? Żeby nie było tak prosto, to spróbuję zagrać gambit sandomierski. Oddam przeciwnikowi dwa ruchy, po to, żeby pokazać wam też, że debiuty nie są jakieś bardzo, bardzo ważne. Okej, okay. Oddałem dwa ruchy i teraz to, co muszę robić, to wyprowadzać figury. E5 nie chcę grać, ponieważ to by było za bardzo... Jak jesteśmy do tyłu w gambicie sandomierskim, to raczej nie puszujemy do przodu. To, co ja chcę zrobić, to spokojnie dokończyć sobie rozwój, żeby dopiero potem... móc gościa zaatakować. Pamiętajcie też o takiej sekwencji. Jeżeli przeciwnik ma hetmana tutaj i skoczka tutaj i gońca tutaj, to skoczek jak wejdzie tu będzie atakować te dwie figury. Więc ja sobie tego skoczka tutaj wyprowadzę. Co więcej, tym skoczkiem będę mógł też wejść tutaj i grozić tym i tym. Także tutaj jest kilka możliwości. No i przeciwnik, pomimo tego, że zagrałem gambit sandomierski i grając białymi zaczął z trzema ruchami za free, to on podstawił pionka. Dlatego, jeżeli jesteście na tym poziomie, jedyne co musicie robić, to jest po prostu wyprowadzanie figur i widzenie takich pojedynczych taktyk typu wzięcie pionka w jednym ruchu. I to wam pozwoli wygrywać z oponentami. Także tutaj no dalej pewnie nie stoję jakoś idealnie, szczerze mówiąc, ponieważ... No, przeciwnik ma przewagę w rozwoju, ale gdyby tylko on miał tego hetmana tutaj, a skoczka tutaj, to tego pionka by bronił. Zauważ. Oj, widziałem, że zagrał jakiś gigamądry ruch.
Więc zbiję Hetmana, no i wygrałem. Okej, okay. I tutaj na przykładzie tej partii chcę wam pokazać jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, gdyby on w tym momencie zagrał tu i gdybym ja zagrał tak samo, czyli zagrał skoczek C6, to jak on teraz zagra D4, to tu mu nic nie wisi. Ale przez to, że zagrał hetmanem do przodu, to ten pionek mu wisiał, no i potem hetman też mu wisiał. Więc wygrałem w 6 ruchów, nie grając niczego konkretnego. Okej, okay. Balwanior. Możliwe, że widz, także jak oglądasz, to pozdrawiam. Ranking mamy już 402, także spoko. Okej, okay. E4, E5. Co mogę tutaj zagrać ciekawego? Dobra, spróbuję poddymić, żeby też wam pokazać, że agresywne granie z przeciwnikami też często jest ok. I gramy C3, czyli gambit duński. Przeciwnik bije i teraz wyprowadzamy jeszcze gońca. I co ciekawe, w tym momencie mamy dwa pionki mniej, ale zauważcie, że nasze figury tutaj zaczynają strzelać. Ok, goniec jest wyprowadzony na B4. Więc spoko. Tutaj gra się skoczek C3. I tu czarne mają kilka opcji, żeby się rozwijać. Szczerze mówiąc, ja gambitu duńskiego nie znam, także nie sugerujcie się bardzo tym, w jaki sposób gram. Natomiast goniec A5 ruchem dobrym niestety, ale nie jest. Mam tutaj kilka możliwości, żeby to wykorzystać i tak zastanawiam się, która jest najlepsza. Tu jest podwójny atak. Jak ja zagram tu, przeciwnik zagra tu, ja zagram tu. To on musi to bronić, ale grozi mu też na G7. Ok, czyli to powinno być wystarczające. Także, drogi balwaniorze, trzeba wyprowadzać figury. Zauważcie, że gambit duński polega na tym, że mamy wyprowadzone kilka figur więcej. On jest bardzo dobry pod zadymę. No i cóż, polecam grać. Ok, lecimy dalej. Trochę tych partii będzie. No cóż, przeciwnik gra G4, więc zagramy E5. Gramy dalej. Myślę, że od poziomu 600 już realnie zaczną się trudniejsze partie. Natomiast cóż, to nie jest nic złego, że ktoś gra słabiej w szachy. Aczkolwiek podstawić mata w dwóch ruchach to jest takie... Okej, okay. Tutaj myślę, że wielu z was się będzie mogło czegoś nauczyć od pana Mohamuda z Egiptu. Miejmy nadzieję, że to nie jest Salah. A mianowicie po ruchu F6... To jest błąd, bo możemy tutaj zbić i zagrać hetman H5. Więc zawsze jak się spotykacie z tym, że ktoś broni tego pionka poprzez ruch F6, to zauważcie, że można to zbić. Można zbić tu, atakujemy tu i wygrywamy partię, ponieważ mamy pionka i wieżę w zamian za skoczka. Więc chyba uczciwa cena, co? Co więcej, nasz hetman tutaj atakuje, więc na przykład jakiś goniec G7 nie jest jakimś problemem. Więc tutaj wymieniamy, ok? I wyprowadzamy sobie dalej skoczka. Następnie wyprowadzę gońca i zauważcie, że osoby na poziomie 400 czy 500 nie wyprowadzają figur, więc jeżeli ktoś z was wyprowadza figury, to już będzie grać od nich lepiej. Prosta rada, drodzy widzowie, szachy są proste. Zaatakowałem mu figurę, on jej nie obronił, więc kłopoty. Zaatakowałem pionka, on go nie obronił, więc nadal ma kłopoty. Teraz najlepszym ruchem jest król F7, ok, ale tego gońca on nie ma jak mi póki co zaatakować. A może ma? Nie wiem. W każdym razie wprowadzę sobie kolejną figurę do gry i teraz atakuję mu to, ale też grożę ruchem skoczek F4 z dalszym atakowaniem pionka na G6. Tutaj przeciwnik podstawił widełki, więc po prostu je sobie zbiję. Oczywiście dam wam znać, mówiłem to przy okazji pierwszego filmu, że oponenci, z którymi gram, będą mieli oddany ranking. Zostanie im on oddany przez administrację czeskomu, więc to nie jest tak, że jestem złym chłopcem, który ich leje. Tylko to jest dla celów edukacyjnych. Także spoko.
No i dalsza część partii z mojej strony, jeżeli nie będę mógł dalej czegoś tutaj wybijać za darmo, bo za darmo to uczciwa cena, to będzie polegała na tym, że wyprowadzę sobie pionka, zrobię roszadę, wyprowadzę gońca, wyprowadzę jakąś tam wieżę i tak dalej. I zauważcie, że przeciwnik nie zbił mi nawet pionka w tym momencie. Więc oponent tutaj myśli, mam nadzieję, że nie porzucił gry. Jeżeli tak, to wytnę resztę oczekiwania. No i cóż, cóż mogę powiedzieć o tej partii? Wszystko mu się posypało, ponieważ zagrał F6 w drugim ruchu. Musicie o tym pamiętać, że to nie jest przypadek, że żaden arcymistrz nie gra ruchu F6. Okej, poddał się. No i cóż, 400, spróbuję na tym filmie dobić do 500. Dość szybko idzie. No ale cóż. Tak to bywa. Przeciwnik ma ranking 4-2-0. Z Korei Południowej. Gramy czarnymi, więc zobaczymy. Jeżeli zagra E4, spróbuję zagrać obronę sycylijską. Żeby wam też pokazać, że nie trzeba jej nie wiadomo jak znać. No, przeciwnik się boi, ewidentnie. Czyżby nie wykonał żadnego posunięcia? Okej. Poprzedni przeciwnik się poddał, więc gramy dalej. Tym razem człowiek z Kostaryki? Nie, z Tajlandii. Z Tajlandii. I zaczyna ruchem skoczek C3, co raczej nie jest dobre. Jak już wyprowadzamy skoczka, to najpierw tego na F3, bo ten skoczek w wielu wariantach idzie na D2 albo coś takiego. Więc tutaj próbuję go małpować. Jak D4, skoczek C3 to nie jest takie optymalne ustawienie. Wyprowadzimy sobie gońca. I raczej nic nie powinno złego nam się dziać. Spróbuję potem zagrać C6, E6 i ustawić takiego Londona, tylko że od strony czarnych, ponieważ jestem londoniarzem. Natomiast zauważcie, że niezależnie od tego, czy gracie białymi, czy czarnymi, zawsze chcemy wyprowadzać figury. On mi je atakuje, ja się nie boję, ponieważ on stracił dwa ruchy, żeby mi tego gońca przegonić, a ja atakuję go tylko raz. Skoczek G5 to jest słaby ruch, który niczego mi tu nie atakuje, więc po prostu go przegonię. I jak kiedyś zrobię roszadę, to zauważcie, że już będę mieć furtkę dla króla, a ta pozycja jest dokładnie taka sama, jak była w tym momencie, tylko ja dostałem dwa dodatkowe ruchy. Przeciwnik chodzi tym skoczkiem w kółko, atakuje mi skoczkiem gońca, więc ja go po prostu obronię, bo to nie jest nic... Znaczy obronię, odejdę nim, ponieważ odchodzenie w szachach nie jest niczym złym. Ok, F4 i zawsze, gdy widzę taki ruch jak F4, to dostrzegam, że tutaj mogą być jakieś kłopoty. Więc mógłbym oczywiście wejść sobie gdzieś skoczkiem i tak dalej, natomiast ja wejdę skoczkiem tutaj. Jeśli przeciwnik... Oj, czkawkę mam. Jeśli przeciwnik zbije, to ja zbiję, atakuję mu wieżę i on nigdy nic nie będzie mógł zrobić, a jak zagra tak, no to widzicie, dostrzeganie takich osłabionych, przekątnych jest bardzo ważne, ponieważ możecie szybko zamatować oponenta. Także nice. Ok. I ostatnia partia dzisiaj. Zagramy o obronę sycylijską. Jeszcze nie wiem, jaki wariant. Skoczek C3, więc zagram skoczek C6. To jest obrona sycylijska, wariant zamknięty, chociaż skoczek F3 pokazuje, że może niekoniecznie tak będzie chciał grać, więc zagram sobie G6. Zagramy takiego smoka. Kto wie, może Dawid Czerw nas ogląda i powie, o, dobry debiut. Wyprowadzimy sobie gońca. Zauważcie, że ten goniec kontroluje całą tę przekątną. I nagle oponent traci pionka. Jeżeli zbije tutaj, to straci jeszcze... Tylko nie ebi hetmanem. Zobacz tego gońca, proszę. Dobra, zobaczył. Za długo się zastanawia, więc zobaczył. Prawdopodobnie psycha już mu powoli klęka, ale powinien grać dalej. To jest po prostu figura mniej. Rook B1. Więc zagramy D6. Zdobyliśmy figurę więcej, znaczy zdobyliśmy figurę, ale to nie znaczy, że
że jest jakoś totalnie wygrana pozycja. To znaczy jest i ja wiem, że tę partię raczej wygram, ale oczywiście nie oznacza to, że to jest takie easy. Tu mogę zbić gońcem, mogę zbić pionkiem. Oba te ruchy mi się podobają, natomiast wydaje mi się, że pionkiem jest po prostu lepiej, ponieważ mam dodatkowego centralnego pionka. Ok, dostałem szacha. Bardzo często osoby zapominają o tym, że skoczki mogą bić do tyłu, więc ja mam tę możliwość, ale wtedy on wymieni hetmany, więc ja wolę się zasłonić moim gońcem. Nie jest to nic złego, prawdopodobnie nastąpi tutaj wymiana. Oczywiście dla wszystkich osób, które są zdziwione, dlaczego nie wymieniłem hetmanów, odpowiedź brzmi, mogłem to zrobić, ale też nie musiałem. Jakby ja jestem na takim poziomie, gdzie wiem, że czy wymienię hetmany, czy nie wymienię hetmanów, nie będzie to miało znaczenia, a dopiero teraz mogę to zbić i już mam dwie figury więcej. Więc dlatego parę osób skomentowało mój filmik o debiutach, jak możesz polecać początkującym obronę sycylijską, jak to jest bardzo dużo teorii. Oczywiście, że tak, ale to nie chodzi, wy nie musi... Jak widzicie, przeciwnik zagrał ze mną obronę sycylijską i podstawił figurę w szóstym ruchu, a ja do tej pory wykonywałem takie same normalne ruchy, więc to nie jest tak, że żeby grać czarnymi obronę sycylijską, to trzeba nie wiadomo jak grać. Więc okej, okay. Tutaj C4 jest słabym ruchem, ponieważ pole D4 zostało osłabione. No i teraz mogę zagrać hetman D7, po prostu się bronię, nawet sobie nie deroszuję króla, ponieważ odbiję to skoczkiem. No i mam dwa skoczki oraz pionka więcej. Mogłem to nawet bić królem, tak szczerze mówiąc, ponieważ jak się wymieniają hetmany, to nasz król w centrum zawsze może być bardziej pomocny. Ale bicie skoczkiem też jest ok, ponieważ ten skoczek może gdzieś dalej iść. Tutaj mogę zrobić w każdym momencie roszadę, natomiast uważne oko zauważy, że póki co jej nie robię. Dlaczego jej nie robię? Ponieważ nie do końca widzę sens robienia jej w krótką stronę. Wolę zrobić w długą stronę, czyli w prawo, ponieważ moja wieża już wejdzie do gry, a mój król będzie potencjalnie bliżej centrum. Więc robię sobie długą roszadę. Jak przeciwnik wbije, to ja biję wieżą. Moja wieża wchodzi do gry. No i te gierki są dość proste. Okej, okay, gościu mi przegania, więc sobie posłusznie odejdziemy. Okej, okay. On mi atakuje, no i znowu mam milion ruchów, ale po prostu tańczę sobie tymi skoczkami, no bo dlaczego by nie? Cały czas poprawiam sobie ich pozycję. Zauważcie, że ten skoczek wcześniej był tu, a teraz nagle już jest na F4 i realnie atakuje. Teraz zbiję wieżą, znowu mogłem bić pionkiem, ale stwierdziłem, że wymianka będzie dla mnie ok. Teraz odbijam pionkiem, no i mając dwie figury więcej, no, przeciwnik się poddał. Okej, okay, na tym zakończymy drugą część naszego speedruna. Było ciekawie, myślę. Ranking 500, więc kolejne części myślę, że będą trochę bardziej zacięte. Ale nawet do poziomu 1000 ludzie podstawiają figury. Także jeżeli ktoś z was jest na tym poziomie, na jakim ja tutaj byłem, no to powinniście wysnuć z tego jeden prosty wniosek. Nie podstawiajcie figur i będzie dobrze. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia na następnym odcinku. Nara.